Kilka miesięcy temu w internecie całkiem popularna była sprawa psa Toko, czyli dokładniej pół człowieka, pół psa. Mianowicie w internecie całkiem sporą popularność zyskały co niektóre filmy przedstawiające psa Toko, który w rzeczywistości miał być w jakimś stopniu człowiekiem. Między innymi po TikToku latała historia, wedle której pewien bogaty Japończyk bardzo chciał zostać psem, więc wydał fortunę na operację plastyczną, która miała zmienić go w psa. A wszystko zakończyło się w taki sposób, jaki teraz widzicie na ekranie, a Toko następnie miał publikować filmy ze swojego psiego życia na YouTubie. Co niektórych z was muszę rozczarować, ponieważ ta historia nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą, aczkolwiek rzeczywiście mamy tutaj osobę, która bardzo chciała zostać zwierzęciem i ostatecznie stała się psem w internecie. No i drodzy, przed wami sprawa Toko, człowieka psa. Cześć wszystkim, ja jestem Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów. Wpadnij ponadto do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Dobra, więc cała sprawa rozpoczyna się w kwietniu zeszłego roku. A dokładnie 12 kwietnia 2022 roku na YouTubie pojawia się kanał o nazwie Chcę być zwierzęciem. Już na pierwszy rzut oka widać, że ma on trafiać do osób z różnych grup docelowych, do osób z Japonii, a także ogólnie z reszty świata, po angielsku. Dokładniejszych informacji na temat treści, które będą się tutaj pojawiać, dostarczy nam opis. Chciałem być zwierzęciem, więc zostałem owczarkiem szkockim. Na tym kanale znajdziesz filmy przedstawiające tak niezwykłego owczarka szkockiego. Od tamtego dnia na kanale zaczęły pojawiać się coraz to kolejne materiały prezentujące człowieka psa. Warto zwrócić uwagę na to, że już pierwsze materiały zbierały miliony wyświetleń. Zatem kanał od samego początku startował z wysokiego poziomu popularności, ale dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do 11 kwietnia i zajrzeć na konto na Twitterze o nazwie TokoIf. Wówczas na owym profilu pojawił się takowy post, do którego dodany został pewien filmik, a także tekst. Sam dodany 11-sekundowy film wyglądał tak. Zamówiłem kostium. Dzięki tobie mogłem spełnić swoje marzenie o zostaniu zwierzęciem. No i co widzimy na tym filmie? Widzimy człowieka w kostiumie psa, który znajduje się w jakimś pustym pomieszczeniu i stara się zachowywać jak pies. Sam tweet zgarnął gigantyczne zasięgi, ponieważ na ten moment film zebrał prawie 2 miliony wyświetleń, co stanowi wartość o wiele, wiele większą względem pozostałych tweetów na tym koncie. Ale oczywiście nie stało się to samoistnie, ponieważ niedługo później po udostępnieniu filmik z tego tweeta został kilkukrotnie zrepostowany na TikToku, gdzie poszedł w viral. I szczerze, nie dziwię się, że zebrało to aż takie zainteresowanie ludzi. To naprawdę bardzo dziwna rzecz. Z jednej strony może dawać trochę niepokoju, no ale o tym trochę później. A z drugiej strony jest to nawet zaskakujące i faktycznie wzbudza ciekawość. Czy szacunek też wzbudza? No możliwe, bo strój jest imponujący całkiem. Aczkolwiek wracając, omawiany tweet był w rzeczywistości odpowiedzią na tweet jeszcze innych osób, mianowicie na tweet od Zepit. Samo Zepit Workshop jest w rzeczywistości studiem artystycznym specjalizującym się w tworzeniu różnych dzieł, typu właśnie bardzo zaawansowane, imponujące kostiumy. I to właśnie oni wykonali kostium psa, który został pokazany na właśnie tym filmie. A omawiany tweet był w rzeczywistości odpowiedzią na ich tweet, gdzie poinformowali o swoim nowym dziele. Albo nowym zamówieniu. Myślę, że warto również dodać, że Zepit specjalizuje się także w druku 3D, ale to za bardzo nikogo nie obchodzi, ale również w robotyce i animatronice. Więc jakbyście chcieli kiedyś stworzyć w Polsce sieć pizzerii z animatronami, to wiecie, do kogo uderzyć, tylko pamiętajcie o zatrzaskach sprężynowych. Sam tweet Zepita przedstawiał się w następujący sposób. Stworzyłem kostium psa na indywidualną prośbę. Wzorowany na psie Collie odtwarza zachowanie prawdziwego psa. Chociażby chodzi na czworaka, jak prawdziwy pies. Ponadto podlinkowany był tutaj odnośnik do strony poświęconej właśnie temu zamówieniu, z której dowiedzieć się można, że czas produkcji stroju zajął 40 dni, a kosztował on 2 miliony jenów, czyli prawie 66 700 zł. I to wcale nie musi oznaczać, że kostium został kupiony za tą cenę, ponieważ jeżeli Zepit chciało jeszcze jakoś na tym zarobić, to raczej trochę ją podnieśli. Trochę albo trochę więcej niż trochę. No i sytuacja wygląda tak, albo ziomek od stroju jest obrzydliwie bogaty i może sobie pozwolić na coś takiego, albo faktycznie stwierdził, że uzbiera taką ilość pieniędzy i wyda na strój. Aczkolwiek zdecydowanie popularność tego tematu o wiele bardziej się zwiększyła po pojawieniu się jeszcze innego TikToka, który zawierał kilka kłamstw na temat Toko, bo tak nazywa się pies. Otóż na TikToku pojawił się TikTok, podpisany jako pół człowiek, pół pies, który dotarł na ten moment do ponad 12 milionów osób i zawierał tą okropną muzyczkę w tle.
Nie wiem, co ta muzyczka ma w sobie, ale szczerze jej nie cierpię. Autor określił sprawę Toko jako najgorszą operację plastyczną w historii. Założył, że pewien Japończyk, który określał się mianem Toko, postanowił zamienić się w psa poprzez operację. Sam zabieg miał kosztować 400 tysięcy dolarów. I to wszystko to nieprawda, bo tutaj nie było żadnej operacji plastycznej, a ziomek po prostu wstawił kolejnego gównianego TikToka. No i zasadniczo to właśnie stąd wzięła się gigantyczna popularność sprawy z tym człowiekiem psem. A jak zasadniczo ma się to w rzeczywistości? Ano musimy przenieść się na kanał, o którym wspomniałem na początku. Więc na początek pod lupę weźmy sobie pierwszy film na kanale, czyli Próbowałem zostać Collie, realistyczny strój psa. Na ten moment zgarnął 3 miliony wyświetleń w 9 miesięcy. Tak jest, nie ulega wątpliwości, że mega dziwnie się na to wszystko patrzy. Mamy tutaj osobę w gigantycznym stroju psa, która stara się usilnie zachowywać jak pies, stojąc w pustym pokoju, w backroomsach, poziom... czwarty to był chyba? Czekaj... Tak, poziom czwarty. Zasadniczo o całym temacie dowiedziałem się z filmu Tuva, czyli zagranicznego youtubera, który w swoim filmie przedstawił mniej więcej, jak on wyobraża sobie, jak osoba musiała wcisnąć się w ten kostium, i myślę, że ma to całkiem sporo sensu. Mianowicie jego zdaniem wygląda to w ten sposób i myślę, że ma w tym całkiem sporo racji. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Zdaje się, że poruszanie się w takiej pozycji jeszcze w kostiumie psa, w którym na bank jest bardzo gorąco i pewnie jest tam mało powietrza, musi być nie lada wyzwaniem. 16 kwietnia na kanale pojawił się następny film, gdzie Toko przedstawia się, ale nie używa do tego własnego języka, a robi to za pomocą kartek. Między innymi mówi, że tak naprawdę jest człowiekiem, ale mówi, że stał się owczarkiem szkockim, ponieważ zawsze chciał być zwierzęciem. I to zasadniczo tyle, a oglądając ten film, wszystko nagle nabiera takiej miłej otoczki. No, spójrzcie. Na filmach, które pojawiały się później, Toko robi m.in. wszystkie te rzeczy, które robią psy, jak na przykład podawanie łapy i tak dalej. I chociażby z filmu właśnie z podawania łapy, jesteśmy w stanie zobaczyć dłoń osoby, która nagrywa Toko. Pojawia się ona jeszcze kilkukrotnie na kolejnych filmach i najprawdopodobniej jest to kobieta. Kolejne materiały zbierały już znacznie mniejsze wyświetlenia, począwszy od kilkuset tysięcy, skończywszy na 13 tysiącach, 6 tysiącach. Na ich przestrzeni zasadniczo nie działo się zbyt wiele, poza tym, że człowiek-pies robił dokładnie te rzeczy, które robią zwykłe pieski. Aczkolwiek wiele osób oglądających to uznało cały ten kanał i wszystko, co się tutaj dzieje, za niepokojące. I tak jest, to jest oczywiście sprawa dla kolejnego strasznego youtubera, bo wiem, że uwielbiacie się bać. A w dzisiejszym filmie pod lupę weźmiemy sobie sprawę niepokojącego człowieka-psa z internetu. Nie no, ale tak na poważnie. Część ludzi uznała, że publikowane materiały na kanale wzbudzają pewien niepokój, a przykładem chociażby jest scena, w której Toko stara się wejść po schodach. Najpierw zobaczcie ją sami. Ogólnie scena ta często była porównywana do jakichś scen z horrorów, gdzie coś wchodzi po schodach. Czy zdania tego pokroju były uzasadnione? Raczej tak, ale czy słuszne? Możliwe. Na jednym z filmów, który ponownie zrobił duże wyświetlenia, mianowicie prawie 1,5 miliona, Toko po raz pierwszy w życiu wychodzi na spacer. Początkowo rzeczywiście zachowuje się jak pies, aczkolwiek kiedy zauważa, że z drugiej strony idą ludzie, szybko chowa się za samochodem, a później wraz z osobą, która wyprowadza go, udają się ponownie do domu. Warto również powiedzieć kilka słów o kostiumie, ponieważ jest całkiem podobny do faktycznego owczarka szkockiego. Na jednym z filmów jest chociażby pokazane, że osoba w środku jest w stanie pić poprzez pysk, przez słomkę, aczkolwiek trochę ciężko jej to wychodzi. Ponadto bardzo dobrze widać, że osoba, która jest w środku kostiumu, nie radzi sobie z pewnymi czynnościami, takimi jak skakanie, chociaż to jest zrozumiałe. Na jednym z filmów widzimy chociażby, jak pies wchodzi do windy, aby spotkać się z pewną grupą, która ma przeprowadzić z nim wywiad. Ogólnie rzecz biorąc, oglądając filmy z tego kanału, można odnieść wrażenie, że cały projekt jest naprawdę mega dziwny, a chęć zostania zwierzęciem i wydanie na to takiej kasy także jest dość niespodziewana. Aczkolwiek, skoro już przybliżyłem wam całą sytuację i kontekst tego wszystkiego, odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno pytanie, mianowicie kto właściwie znajduje się w kostiumie i kim jest ta osoba? Niestety na to pytanie zbyt wielu odpowiedzi nie odnajdziemy, aczkolwiek, żeby odnaleźć cokolwiek, musimy cofnąć się na Twittera wspomnianego wcześniej. Toko If. Jest to osoba pochodząca z Japonii, która na Twittera dołączyła w 2015 roku i z tweetów, które publikuje, chociażby jesteśmy w stanie dowiedzieć się,
że osoba ta jest gigantycznym fanem Pokemonów, a w szczególności gry na Nintendo Switch Pokémon Unite. W tym twecie chociażby widzimy cały setup Toko. Co więcej, co bardzo ważne w kwestii poszukiwania prawdziwej tożsamości Toko, jest to osoba, która od czasu do czasu, ale i tak częściej niż wrzuca filmy na kanał o piesku, Toko streamuje na innym kanale, gdzie chociażby jesteśmy w stanie usłyszeć jego głos. I zasadniczo to wszystko, co wiemy na temat tej osoby. Toko w co niektórych filmach ponadto wspomina, że wstydzi się i nie chce, aby ludzie dowiedzieli się o tej całej chęci zostania zwierzęciem, a także boi się wychodzić w samym kostiumie gdzieś do ludzi, na zewnątrz. Póki co na kanale nie pojawiło się nic od 2 miesięcy, ale zdaje się, że jeszcze nie jeden materiał się tutaj pojawi. No i w tej sprawie to było na tyle. Zostaw suba, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jesteś tutaj nowy, a film ci się spodobał. Ponieważ czym prędzej dobijamy 300 tysięcy widzów, wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. W tym tygodniu najprawdopodobniej, jeżeli nic mi się po drodze nie wypieprzy, robimy Q&A, a także face reveala, a ponadto w weekend będzie pierwszy stream na kanale, więc myślę, że macie na to czekać. Zobaczymy, czy wszystko się poukłada. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów. Mówi Dasmondar, cześć.